Sprzątanie to dla dzieciaków nuda, a ciebie nudzi już pilnowanie porządku. To chyba czas na zdrową rywalizację. Słuchajcie, słyszałem, że kto pierwszy posprząta swoje zabawki, ten wybiera dzisiaj deser. Widzisz? Jeden prosty trik na posprzątany pokój. Razem nigdy nie jest nudno, ale nie musi być też chłodno. Zwłaszcza, że Magda ma chyba pomysł na rozgrzewkę. Niektóre gry i zabawy się nie starzeją, a dzieciaki je uwielbiają. A i rodzicom przyda się chyba trochę ruchu, prawda? Bo aktywni rodzice to aktywne dzieci, a zdrowe nawyki procentują w dorosłym życiu.